Witajcie kochani, dziś zapraszam was na kosmetyczny haul. Tym razem nie będą to kosmetyki z siaty, zakupy z siaty, ale z takiej oto wielkiej torby, ciężkiej torby. I nie zwracajcie uwagi na to, że jest to torba z Guess, ponieważ musiałam przełożyć sobie wszystkie kosmetyki w jedno miejsce, bo jak się posiada koty, to niestety doskonale się wie o tym, że koty uwielbiają wszelkiego rodzaju papierowe torebki. I nie tylko, wszystko to co szeleści. I poniszczyło mi większość torebek, większość kartoników, ale mam nadzieję, że wam nie będzie to przeszkadzało. I zabieramy się za pierwsze zakupy. Będzie to Sephora. To nie są duże zakupy, wybrałam się konkretnie po jeden produkt. Kilka lat temu korzystałam z takich chusteczek oczyszczających marki Clinique. Poprawcie mnie, jeśli źle to wymawiam. I też od jakiegoś czasu ja tych chusteczek nie widziałam w sprzedaży, a pamiętałam, że nie tylko ja uwielbiałam po nie sięgać, ale również mój Massimo, który czasem, jego skóra też potrzebuje jakiegoś takiego mocnego peelingu, a tego typu chusteczka jest świetnym rozwiązaniem. Z jednej strony ma takie ścierające wypustki, a z drugiej strony jest gładka, bardzo higieniczna i szybki sposób na peeling. No i właśnie, wybrałam się do Sephory po takie oto chusteczki. Pewnie większość z was kojarzy je już z różnych mediów społecznościowych. Zresztą ja też już od dłuższego czasu widziałam je chyba na Instagramie, na YouTubie, na blogach, wszędzie gdzie się da. Wszyscy je zachwalają, więc mówię, dobra, kupię jedno opakowanie do sprawdzenia, zobaczymy czy będą tego warte. Tutaj jest 25 chusteczek i tak jak wspomniałam, one z jednej strony mają takie ścierające, ostre drobinki, a z drugiej strony są gładkie. I też muszę zaznaczyć pewną ważną sprawę. Otóż to nie jest produkt dla osób, które posiadają cerę delikatną, wrażliwą, bardzo wrażliwą, a tym bardziej cerę naczynkową, ponieważ te wypustki są niesamowicie ostre. I to ścieranie, to ja bym powiedziała, że to jest bardziej takie też drapanie na skórze. Zaczerwienienie szybko się pojawia, no i trzeba z nimi uważać. No ale przetestuję, zobaczymy jak się będą sprawdzały. I słuchajcie, dostałam dodatkowo od Sephory taki oto prezent. To jest oczyszczająca maseczka z niebieską glinką. I taka oto miniaturka, mała maseczka, była prezentem w maju, prezentem urodzinowym od Sephory do zakupów, które wykonam. Także widzicie, dostałam maseczkę, mam chusteczki, będę testować, sprawdzać i za jakiś czas dam wam znać, czy warto. Jeśli regularnie śledzicie moje daily vlogi, to zapewne pamiętacie, że któregoś dnia wybrałam się z misją specjalną w poszukiwaniu pięknej nudziakowej pomadki do salonu stacjonarnego marki Estée Lauder w Galerii Mokotów. Jak to ja zrobiłam zakupy? No nie mogłam się powstrzymać, bo przypomniało mi się, że już dawno nie sięgałam po jeden z moich ulubionych lotionów zwężających pory, właśnie Estée Lauder. Proszę bardzo. Tak oto prezentuje się lotion. On jest dwufazowy, trzeba go wstrząsnąć przed użyciem. I to jest produkt, który w składzie zawiera między innymi mikroalgi, ma spirulinę, ma glicerynę, ma niesamowitą ilość, jak przyjrzycie się tutaj, gdzie jest skład, poczytacie sobie, ilość substancji aktywnych, naprawdę fantastycznych. Ja ten produkt pokazywałam wam już wielokrotnie w różnych moich filmikach. Znam z tej serii również krem, taki lekki krem na dzień, zwężający pory i sprawiający, że to świecenie naszej skóry będzie się opóźniać, czyli tutaj będzie zahamowana delikatnie ta nadprodukcja sebum. Fantastyczny kosmetyk. I kiedy wam pokazywałam chyba w ostatni raz w jakimś z filmików, to też dostałam pytania na jego temat, gdzie go można kupić. Niestety, nie wiem dlaczego, ale marka Estée Lauder nie promuje tej linii kosmetycznej właśnie z mikroalgami w Sephorze czy też w Douglasie. Dostaniecie je stacjonarnie w sklepach marki lub też przez stronę internetową. Ale będąc w sklepie, okazało się właśnie w tym sklepie Estée Lauder, okazało się, że było to ostatnie opakowanie i w tej chwili ten produkt jest niedostępny na stronie internetowej, ponieważ będą zmieniane opakowania. Będzie się zmieniała szata graficzna i za jakiś czas on z powrotem pojawi się w sprzedaży. Jak będę wiedziała, że już jest, to na pewno dam wam znać. Ja ten tonik uwielbiam i dodatkowo, co się okazało, ponieważ był to ostatni produkt, kupiłam go przy cenie 20
20% z rabatem 20%. Także jeżeli chodzi o zakupy ze sklepu stacjonarnego Estée Lauder, to będzie tyle. Kolejne produkty, które Wam teraz pokażę, to jest moje zamówienie ze sklepu internetowego marki Yasumi. Pierwszy produkt, który bardzo mnie zainteresował na stronie, to jest taki oto spray. Spray serii Probiotics. Spray na roztocze. Czy Wy kiedykolwiek słyszeliście o czymś takim? Ja się pierwszy raz z tym spotkałam i właśnie dlatego postanowiłam przetestować i sprawdzić, czy to rzeczywiście działa. To jest taki produkt, który rozpylamy w pomieszczeniach, na przykład na poszewki, na pościel, na zabawki, na materac, co tutaj jeszcze, gdzie można, na dywan, na łóżko, na tapicerkę, we wszystkich tych miejscach, w których pojawiają się roztocze. Podobno nie powoduje odbarwień, ma delikatny, przyjemny zapach, jest produktem ekonomicznym i biodegradowalnym, niepalnym, nielotnym i nietoksycznym. No słuchajcie, pojemność całkiem duża, bo mamy tutaj 200 ml. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Stosujemy to, spryskujemy powierzchnię przez 2-3 sekundy i używamy preparat codziennie przez pierwszy tydzień, a później co trzeci dzień. Będę testować. To jest dla mnie nowość. Jeszcze nigdzie nie widziałam takich preparatów w żadnych sklepach, na żadnych półkach, gdzie znajdują się preparaty do dbania o dom, różnego rodzaju środki chemiczne. A tu zobaczcie, marka Yasumi wprowadziła coś takiego. To może być naprawdę bardzo ciekawe. Przetestuję, zobaczymy. Przy okazji zamówiłam również maseczki. Maseczki biocelulozowe z orchideą, które działają na pierwsze oznaki starzenia się skóry. Tak, to są trzy maseczki w jednym takim opakowaniu. A ponieważ ja uwielbiam maski biocelulozowe i też już Wam o tym wspominałam, że zdecydowanie bardziej wolę sięgać po takie maski w płacie, ale te z biocelulozy, bo wiem, że działają lepiej, no to mówię, dobra, ok, przetestuję trzy maseczki. Zobaczymy, jakie będzie ich działanie, czy rzeczywiście pomogą w zachowaniu tej pięknej skóry i będą niwelować te pierwsze oznaki starzenia. Jeśli nie wiecie, to bioceluloza już sama w sobie wspaniale działa na naszą skórę. A jeśli jeszcze dodatkowo producent, marka umieści na niej substancje aktywne, no to mamy zwiększony ten efekt działania. Zamówiłam również, bo tego nie mogłam sobie odpuścić, moje ulubione kompresy na oczy. Też już Wam o tych kompresach wspominałam, w którymś z ulubieńców, w którymś z filmików z ulubieńców. Coś cudownego. Ja sobie nie wyobrażam dzisiaj mojej pielęgnacji bez takich oto kompresów. Robię sobie je wieczorem, kiedy czuję, że te moje oczy są takie opuchnięte, zmęczone, a w związku z tym, że spędzam wiele godzin przed komputerem, to jest dla mnie coś cudownego. I mam jeszcze taką ampułeczkę, którą nakładamy wokół oczu. To jest ampułka działająca przeciwobrzękowo, rozświetla i wzmacnia naczynka. Takie oto maleństwo, zaraz tutaj je wyciągnę. O, zobaczcie, malutka ampułka, ale ona na pewno starczy na kilka razy. Zresztą ja już wielokrotnie sięgałam po ampułki z Yasumi, zawsze jestem z nich bardzo zadowolona. Będę stosować rano i wieczorem przez jakiś tam okres. 3 ml na pewno starczą mi na dosyć sporo. I słuchajcie, dodatkowo do tego zamówienia dostałam całą masę próbeczek. O, naprawdę bardzo, bardzo dużo. I bransoletkę. Bransoletkę Yasumi. I to będzie tyle. Jeżeli chodzi o sklep Yasumi i zamówienie internetowe, to będzie tyle. Przechodzimy do kolejnych nowości. A teraz pokażę Wam produkty pielęgnacyjne do ciała. I zacznę od samoopalaczy. W zeszłym roku opowiadałam Wam o Saint-Tropez. Samoopalaczach, które stosowałam na ciało i na moją twarz. W tym roku również postanowiłam sięgnąć po samoopalacze. Proszę, Saint-Tropez, ale nowości.
I mamy tutaj pierwszy produkt do ciała, jest to samoopalająca pianka wodna. Dobrze usłyszeliście, konsystencja wodnista i zwróćcie uwagę na to, bezbarwna. Pianka podobno ma dawać efekt ładnej opalenizny, rozświetlonego ciała, rozświetlonej skóry. Już po 4-5 godzinach nie trzeba jej zmywać. Ona zamienia się w mus i też podobno nie brudzi ubrań. A co jest dodatkowym plusem? Jej nowy zapach. Mamy tutaj zapach tropikalny. Podobno coś wspaniałego, coś nowego, coś fajnego. Jest też do ciała. W zeszłym roku stosowałam też Saint-Tropez krem stopniowo opalający w takiej małej brązowej tubce. Teraz będzie to samoopalająca mgiełka. O takim samym zapachu, podobnym działaniu. Też bezbarwna, ale skoro jesteśmy przy samoopalaczach, to nie może się odbyć u mnie aplikacja tego oto produktu, tych oto produktów bez takiej właśnie rękawicy. Ja dzisiaj sobie nie wyobrażam stosowania jakiegokolwiek samoopalacza bez rękawicy, która fantastycznie ułatwia cały ten proces, pięknie rozprowadza nam produkt na ciele, nie musimy się obawiać, że tutaj wewnątrz naszych dłoni wnętrze naszych rąk będzie brązowe, coś nam się będzie działo. A przy okazji powiem Wam, że teraz w Douglasie w miesiącu czerwcu jest promocja na Saint-Tropez. Promocja na Saint-Tropez jest pianka o takiej mniejszej pojemności do ciała z rękawicą w bardzo fajnej cenie. Ja tę piankę używałam w zeszłym roku i byłam ją oczarowana, więc jeśli jeszcze nie znacie marki Saint-Tropez i chcecie sprawdzić, czy te produkty rzeczywiście działają, jak działają, czy są godne zaufania, to polecam Wam właśnie skorzystać z tej okazji na ten produkt miesiąca w Douglasie, wypróbować sobie właśnie pianka z tej wcześniejszej serii, a jak nie, to szukajcie czegoś takiego. O ile się nie mylę, chyba też w Sephorze Vita Liberata wypuściła bardzo podobny produkt, taki bezbarwny. Nie wiem, tamtego nie testowałam, nie znam. Będę sprawdzała przez najbliższy okres te oto dwa kosmetyki. Jeżeli się sprawdzą i będą rzeczywiście dawały ładną opaleniznę, delikatną, nie będą brudziły ubrań i ten zapach będzie znośny, to podzielę się opinią na temat ich, na temat tych kosmetyków na moim blogu, więc tam na pewno szukajcie. A teraz takie duże opakowanie i mój ukochany włoski Colistar. Z marką mam już styczność od wielu dobrych lat. Korzystałam z niej jeszcze zanim weszła na nasz polski rynek i bardzo mnie cieszy to, że w ofercie marki ciągle pojawiają się jakieś nowe produkty. I też nie wiem, czy wiecie o tym, ale jeżeli chodzi o pielęgnację ciała, to we Włoszech Colistar jest na pierwszym miejscu. I chyba obiło mi się o uszy, że jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację ciała u nas w Polsce, to również w Douglasie króluje Colistar. W ogóle Colistar ma rewelacyjne produkty. Ja uwielbiam serię witaminową, a zwłaszcza multiwitaminowy tonik. Coś fantastycznego. Podobnie jak seria żółta, oczyszczająca do cery mieszanej. No i teraz postanowiłam, że skuszę się na coś nowego. To jest peeling do ciała, który ma działać tonizująco, złuszczająco, regenerująco i zawiera bardzo ciekawe substancje, ale również sól. Zobaczcie, tutaj jest dużo tej takiej płynnej, oleistej substancji w nim. No i ogromna pojemność, bo to jest aż 700 gramów. O, a dodatkowo zainteresował mnie z Colistara też taki oto koncentrat. To jest koncentrat, który ma działać na rozstępy. I co jest w nim interesujące, to między innymi to, że mogą używać go kobiety w ciąży. Bardzo często pytacie mnie o kosmetyki, które można w ciąży używać i Colistar jest taką właśnie marką, że możecie po nią sięgać w tym okresie dla Was bardzo, bardzo ważnym. A dlaczego pomyślałam o tym koncentracie? Ponieważ pomyślałam o mojej bardzo dobrej znajomej, która jest w tym momencie w ciąży i szuka takich
kosmetyków, które będą sprawiały, że te rozstępy się nie pojawią, a jeżeli już gdzieś coś tam się zaczęło dziać, to ten proces zostanie zahamowany. I tutaj mamy między innymi elastynę, kolagen, ale mamy też dwa rodzaje kwasu hialuronowego, wysoko i niskocząsteczkowy. Koncentrat zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Zobaczcie w ogóle, jaka fajna tubka. Jeszcze też nie spotkałam się z takim oto preparatem. On ma 12 miesięcy przydatności, całkiem fajny skład i tak jak mówię, mogą go stosować kobiety w ciąży. Wszystkie te osoby, które w tej chwili są na jakiejś diecie, które się odchudzają, ale też te, które aktywnie ćwiczą i chcą dbać o tą swoją skórę na ciele, myślą o tym, żeby wyglądała pięknie, no i co najważniejsze, żeby nie pojawiły się te felerne rozstępy, bo jak wiecie, albo i nie, w momencie, kiedy rozstępy już nam się pojawią i nie zadbamy o nie, nie zatrzymamy tego procesu, no to później, jak te rozstępy się będą pogłębiać i zrobią się już białe, to koniec, drogie panie. Nie ma żadnego środka, który pomoże nam te rozstępy usunąć, zniwelować i nie wierzcie w jakąkolwiek reklamę, kiedy ktoś wam mówi o tym, że mając już takie białe, widoczne rozstępy, posmarujecie sobie skórę czymś tam, zaczniecie w nią coś tam wcierać i te rozstępy znikną, bo tak się absolutnie nie stanie. O! Także jeżeli chodzi o Douglas, to tak wygląda, oto tak wyglądają moje nowe nabytki. Pokazywałam wam również w jednym z moich daily vlogów olejek. Olejek do ust z marki Clarins. Muszę wam powiedzieć, że intensywnie go stosuję i uwielbiam, jak wygląda na ustach, bo daje taką lekką różową poświatę. No a co najważniejsze, przepięknie te usta nawilża, rozświetla, jest ten efekt takiego glow, coś wspaniałego. I o ile też dobrze pamiętam, ten, który ja kupiłam, czyli taki różowy, jest jednym z dwóch, bo jest jeszcze w wersji czarna porzeczka, taki ciemny, jako nowości wśród tych olejków. Więc sprawdzajcie, cena jest też bardzo korzystna, a może i wam przypadnie do gustu. Sephora, Douglas, Yasumi i co my tu jeszcze mamy? Estée Lauder. I to będzie tyle, jeżeli chodzi o wszystkie nowości kosmetyczne, które ostatnio wpadły mi do takiej właśnie mojej pielęgnacji, czyli ten haul kosmetyczny. Jestem ciekawa, czy coś was zainteresowało, czy znacie któryś z tych produktów, czy korzystacie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, a tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i przypominam, że linki do tych produktów znajdziecie w opisie, jeśli was coś zainteresowało. Jak również pozostałe linki i do rzeczy, o których dzisiaj wspominałam. Dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa!